Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób używać grafiki Smart Art. Grafiki te powstały po to, żeby ułatwiać nam prezentację informacji w naszym dokumencie w sposób graficzny. Jest to gotowa kompozycja kształtów, które w łatwy sposób możemy rozbudowywać. Grafiki Smart Art są dostępne z poziomu zakładki Wstawianie i kreatora Smart Art. Grafiki są podzielone na różne kategorie. Kategorie na przykład listową, procesowe, cykle różnego rodzaju. Wybierzmy sobie na przykład cykl podstawowy. Tutaj mamy grafikę poglądową, jak taki graf będzie wyglądał i jakiś tam opis, na podstawie którego możemy zdecydować, czy ten graf będzie odpowiedni do tego, co chcemy na nim zobrazować. Wybieramy OK. I otwiera nam się kreator takiego grafu. Tutaj możemy sobie w tekstach wypełniać poszczególne koła, na przykład koło A, koło B, C, D i E. Widzicie, że dosyć łatwo wypełniamy taki graf. Możemy również dodać nowy element, na przykład dodać kształt po tym znaczniku. Nowy element został dodany tuż za elementem E i od razu prowadzi do niego strzałka, która również została dodana za elementem i prowadzi do elementu A. Teraz dodamy sobie etykietę dla tego elementu, etykietę F. Jak widać, dodawanie kolejnych elementów i rozbudowanie tego grafu jest bardzo proste. Poza samym rozbudowywaniem grafu możemy również modyfikować jego wygląd. Tutaj na górnym panelu mamy różne schematy wyglądu takiego grafu, więc tutaj już możemy dużo zrobić. Możemy sobie zmienić kolory tego grafu na różne. Mamy tutaj do dyspozycji wiele elementów. Możemy również zmieniać sam projekt kształtów elementów czy strzałek, na przykład na takie grafy, na takie, na takie. Więc tutaj jest dosyć szerokie pole manewru, jeżeli chodzi o samą stylizację takiego grafu również. Zademonstruję jeszcze jeden przykład kształtów Smart Art. Wybierzmy sobie hierarchię. No i jakiś przykładowy graf hierarchiczny. Klikamy OK. Tutaj, jak widzicie, ta struktura jest trochę bardziej skomplikowana, bo tutaj wszystkie elementy następowały jeden po drugim, ale tutaj mamy zależności troszkę inne pomiędzy obiektami. Mamy obiekt nadrzędny, mamy obiekt podrzędny, mamy obiekt brata czy tam siostry. Więc tutaj sobie wypełnijmy ten graf jakimiś tam literami, będzie łatwiej. Dobra. I tutaj, jak chcemy dodać kolejny element, to już mamy troszkę więcej możliwości. Nie możemy dodać tylko elementu przed czy po, ale również możemy dodać kształt powyżej i poniżej. Jeżeli damy kształt powyżej, w hierarchii ten element zostanie przedstawiony trochę wyżej. Możemy do tego nowego elementu dodać od razu element po, czyli tak jakby na tym samym poziomie naszej hierarchii. I możemy sobie ten kształt rozbudowywać w różne strony. Możemy również zwiększać rozmiar tych elementów, żeby one się troszkę od siebie różniły również samym rozmiarem. Możemy je troszkę przesuwać. Widzicie, ta strzałka, kształt, ta linia łącząca ze sobą elementy jest spięta z tym elementem, więc też nam się przesuwa. Możemy sobie również to stylizować, tak jak w poprzednim grafie, żeby to wyglądało trochę ładniej. Więcej grafik Smart Art nie będę Wam demonstrował, ponieważ działanie na tych grafikach jest bardzo podobne do tych dwóch, które tutaj omówiliśmy. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do obsługi tych grafik, jakichś konkretnych, to oczywiście będę Wam pomagał. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.